Halczyć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w pierwszym odcinku z gry The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Długo wyczekiwany dodatek do gry The Binding of Isaac Rebirth, bądź też tam Afterbirth. Tak naprawdę nie ma co dłużej gadać, skakujemy do gry. My będziemy sobie grać na tym save'ie naszym, na którym graliśmy na YouTubie. Ja możliwe, że zainstaluję save'a 1001% i tam będziemy grać dalej. Ej, mamy Apoliona odblokowanego. Ciekawa sprawa, no dobra, gramy Apolionem. Sprawdzimy, co to jest za postać, sprawdzimy tak naprawdę o co chodzi. Myślałem, że... Ja, macie Sida. Myślałem, że zaczniemy grać jako Isaac, aby sprawdzić nowe przedmioty, mieć jak najwięcej możliwości tak naprawdę na nowe przedmioty. Ale się okazuje, że... O kurde, nowy przeciwnik. Że na sam start mamy już nową postać. Bardzo fajna sprawa, ten Apolion. Z tego co widzę, jakie ma statystyki. Bardzo podstawowe. Podstawowy speed, podstawowe tirsy, podstawowe obrażenia. Aktywny ma jakiś, ale to użyjemy w walce. W pokoju przy przeciwniku. Co to jest za aktywny, aha. Nie rozumiem kompletnie, co ten przedmiot zrobił. Możliwe, że musiałem strzelać, aby go użyć dobrze, nie wiem. Możliwe, że po raz kolejny będziemy mogli go użyć na walce z bossem. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ten przedmiot robi. Nie mam zielonego pojęcia, co wyróżnia Apoliona, co wyróżnia cały dodatek. Pierwszy raz w ogóle wchodzę do tej gry. Muszę się przyznać, że nie czytałem praktycznie nic o tej grze. Dlatego mam nadzieję, że dodatek mnie zaskoczy i będę zaskoczony jakimiś nowymi przedmiotami. Runka, Algis, nie wiem jak się powinno czytać. Całkiem spoko, 30 sekund nieśmiertelności, może nam się przydać na potem. My weźmiemy sobie serducho i lecimy dalej. To jest chyba champion, nie wiem czym to się różni. Najzwyklejszy przeciwnik. Walka z bossem, co to jest? Czemu z tego wychodzą przeciwnicy? Ale mi się to nie podoba. Mamy jakiś portal samujący przeciwników w pokoju, jako teraz przeciwnika. Zwykłego. Nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. My pójdźmy dalej i zobaczmy, co mamy w naszym pierwszym też roomie, bo jeszcze go nie odkryliśmy. Ja też wam przypominam, jak lubicie serię z Isaaca i chcecie mnie wesprzeć, to możecie zostawić łapkę w górę. Pokój bardzo prosty, na razie ogólnie bardzo standardowo na razie wszystko idzie. Ale tak naprawdę gramy niecałe 2 minuty. Jest teraz chyba z piątek, ja to nagrywam, naprawdę. Strasznie długo czekałem, aby gra w ogóle była dostępna do kupienia. Nie mogłem się doczekać po prostu gry na Steamie. Miała być najpierw premiera o 19, potem mi widzowie mówili, że o 21. Potem się okazało, że nie wiadomo tak naprawdę, kiedy jest ta premiera. Zacząłem grać z Czarnym, którego możecie kojarzyć z serii z Don't Starve Together. Zacząłem grać z Czarnym w Enter the Gungeon we dwóch napadach i Boże Święty, jak mi się dobrze w tą grę grało. Zaczęliśmy koło północy, a tak sam jak już słyszeliście, jest około piątej, także naprawdę długo w to graliśmy. Możliwe, że nawet z Czarnym się odcinek kiedyś pojawi z Enter the Gungeon, bo naprawdę polecam granie we dwóch w Enter the Gungeon. Kamizyki sobie oczywiście rozwalimy. Na to właśnie liczyłem. Small Rock, świetny przedmiot, damage up. Bardzo mi... No może nie bardzo, ale trochę mi nie pasuje, szczerze mówiąc, ten nowy Missing Hut. Tak naprawdę nie nowy, bo to jest Missing Hut wbudowany do gry. Ale dziwny strasznie jest. Użyłem Void. Void mi zmniejszyło speeda i dało tears up i nic więcej. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co ten przedmiot robi. Nie wydaje się wcale jakiś specjalny na razie, no nie wiem. Za pierwszym razem nie zrobił kompletnie nic. Teraz zmniejszył nam speeda i zwiększył tirsy. Nie wiem, naprawdę. Będziemy używać go kiedy się da, tak naprawdę może w innych pokojach pokażę lepsze użycie. Look up jest świetnym przedmiotem. Tears up oraz HP up. My lecimy na kolejne piętro. Algis się może przydać. I czy spadną mi te statystyki, czy zostaną? Zostaną. Co ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że te statystyki zmienione od tego Voida no, wrócą do normy po wyjściu z pokoju, a tu się okazało, że one zostały. Nie wiem naprawdę jak to działa. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Trochę mi się nie podoba, że dostaliśmy tego speed down. Nie lubię nigdy grać, gdy mamy prędkość poruszania się mniejszą niż standardową. Okropnie się wtedy unika wszystkich pocisków. Ja mam zawsze z tym wielki problem. Tak na razie, nie dość, że bardzo podstawowe przedmioty, to dosyć słabe, szczerze mówiąc. What the hell?
No i przeciwnicy, wydaje mi się, że nie będę ich mógł uderzać. O właśnie, dopóki nie zabiję wszystkich innych przeciwników w pokoju. Wydają się dosyć trudni. Muszę uważać bardzo, aby nie otrzymać obrażeń. Jeśli uda nam się nie otrzymać obrażeń, to mamy tak naprawdę 100% szansę na Devil Room. Dobra, lecimy, znowu używamy tego Voida. No nie zrobiło to kompletnie nic. Chyba, że może to przywołuje te teleporty, a za zabicie teleportów my coś dostajemy. Naprawdę nie wiem. Lecimy na walkę z bossem. Bossem jest Widow. Widow, której nie lubię, bo jest bossem średnim. Nie jest jakimś specjalnie trudnym. Ale również mega łatwa nie jest i jesteśmy w stanie otrzymać na niej obrażenia. Dzięki Bogu udało się nie otrzymać obrażeń, także mamy Devil Room. Screw jest dosyć fajnym przedmiotem. Tears Up, mamy świetne tearsy teraz, naprawdę genialne. I czy nam się... Wow, Solard. Czy nam się opłaca brać Guppy's Tale? No weźmy. Zablokujmy sobie szansę na Devil Roomy. Guppy's Tale sprawi, że będziemy w 1/3 Guppym, czyli transformacja w Guppy'ego, którą prawdopodobnie każdy z was zna. Oraz mamy szansę na... większą szansę na drop skrzynek. Czyli po oczyszczonym pokoju mamy znacznie większą szansę, że dostaniemy skrzynkę, aniżeli jakąś inną znajdźkę i to może być uważane za dosyć spory minus. No bo niby skrzynki, ze skrzynek dostajemy więcej rzeczy jak standardowo możemy dostać z pokoju. Natomiast musimy mieć na to klucze, bo często te skrzynki są złote, a nie zawsze wystarczającą ilość tych kluczy mamy. Mogłem tak naprawdę nie brać tych Soul... Znaczy nie, i tak musiałem wziąć Soul Heart z Devil Roomu. No dobra, zaryzykujmy. Wejdźmy do Curse Roomu. Trochę się nie opłacało. Przeciwnicy, których już widzieliśmy. Tak mi się wydaje, że ich już widziałem. No i lecimy na kolejne piętro. Jak na razie żadnych chyba nowości. Mamy podejście fajne, mamy obrażenia zwiększone delikatnie. Natomiast mamy bardzo dobre tearsy. I nadal nie wiem, jak działa ten przedmiot. Użyjmy może go w pokoju ze znajdźkami albo z przedmiotem jakimś innym, nie wiem naprawdę, czego ja mam się spodziewać. Albo wiecie co, może sprawdźmy, no, czy na stronie Platinum Gada jest cokolwiek napisane na temat tego przedmiotu, czy w ogóle są tam przedmioty z Afterbirth Plus już. Wydaje mi się, że mogłem się jeszcze nie pojawić, ale sprawdźmy. Afterbirth strona nie działa. Apollyon, The Binding of Isaac, Afterbirth trzyma przedmiot Void. Void. Aha. Nasz przedmiot aktywny niszczy wszystkie przedmioty w danym pokoju. Jeśli zniszczymy przedmiot aktywny, dostaje efekt tego przedmiotu aktywnego. Jeśli zniszczymy przedmiot pasywny, dostajemy randomowe zwiększony efekt na nasze statystyki. Super sprawa. Naprawdę, mi się podoba. Naprawdę to jest super sprawa. Gdy teraz dostaniemy jakiś słaby przedmiot pasywny, którego byśmy nie chcieli mieć i mogłem to zrobić tak naprawdę z naszymi przedmiotami, które już mamy, jak na przykład Harlequin Baby, której no nie za bardzo lubię, szczerze mówiąc. I dzięki rozwaleniu tego dostalibyśmy boost do naszej statystyki. Naprawdę świetna mechanika. Mimo, że Scapular nie jest przedmiotem złym, to go zjem po prostu, że tak powiem. Dostaliśmy speed up. Bardziej się cieszę ze speed upa chyba jak ze Scapular. Bardzo rzadko się przydaje. Scapular nie jest przedmiotem złym, sprawia, że gdy nasze zdrowie spadnie do pół serduszka czerwonego, to jest pokój tragiczny, to otrzymujemy Soul Heart. Jakimś cudem udało nam się uniknąć obrażeń na czerwone serduszka, z czego się ogromnie cieszę, ale pokój naprawdę beznadziejny. Dostaliśmy Soul Hearta, także bardzo się z tego cieszę. Wejdźmy do sklepu. W sklepie Diplopia. Chcę mieć Diplopę na Devil Room. Jeśli takowy się trafi, oczywiście. I na tym save'ie nie mamy nic w maszynie. No tak, zapomniałem kompletnie, że na tym save'ie maszynę do cna po prostu wykorzystaliśmy. I bardzo bym chciał kupić tą Diplopię. Diplopia sprawia, że możemy jej użyć. Stracimy oczywiście ładunek. Ale wszystkie przedmioty, które widzimy, no podwajają się. Ej, a ciekawe jakbyśmy... użyli Diplopii na Voidzie i Voidem zjedli Voida. Czy to działa?
Mega mnie to interesuje. Chciałbym to zobaczyć. Użyjmy Diplopi na Voidzie. Dwie takie same piguły, użyjmy. One makes you small. Świetna piguła. Sprawia, że jesteśmy troszkę mniejsi. Ta nasza mniejsza wielkość mi się bardzo zawsze podoba. Łatwiej jest nam po prostu unikać strzałów. Wszystkie orbitale są względem nas zdecydowanie teraz większe. Jakie to otrzymałem wrażenie? No mniejsze. Względem nas wszystkie orbitale są zdecydowanie większe i no, zdecydowanie łatwiej jest im blokować wszystkie strzały, które na nas lecą. Trochę muszę teraz uważać, bo jak głupek otrzymałem obrażenia na Soul Hearty, a no nie chciałbym stracić czerwonych serduszek, aby nie stracić szansy na... O, sam przed to wlazłem. Aby nie stracić szansy na Devil Room, którą właśnie straciliśmy. Mówi się trudno. I tak nie chcieliśmy używać Diplopi na Devil Roomie, chcieliśmy ją użyć na Voidzie. Tylko że na to jeszcze potrzebujemy mieć niestety kasę, a kasy nie mamy. I mam nadzieję, że ta kasa się trafi. I to prędko. Chyba jakieś serduszko czerwone na tym piętrze jeszcze leży. Także moglibyśmy wejść do Curse Roomu bez problemu. I tak już otrzymaliśmy obrażenia na czerwone serduszka. Czy otrzymamy ich więcej? Kompletnie nic to nie zmieni. Także wejdźmy sobie do Curse Roomu, a w nim dwie karty. Karty są dosyć ciekawe zazwyczaj. Tu... O kurde, super. Zostawiłem ogień. Hierophant. Świetna karta. Two of Clubs sprawia, że mamy zwiększoną podwójnie liczbę naszych bomb. Także dostaliśmy 4 bomby. I jesteśmy mega na plus, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Dostaliśmy Hierophanta. 2 Soul Hearty. Wyleciał na dodatek Soul Heart z ogniska chyba. Także świetna strzała. Tu mamy kamień z X-em, z którego również wyleciał Soul Heart oraz kluczyk. A co to jest za pokój? To nie jest No właśnie, biblioteka to jest. Co się stanie, jak użyję tutaj Void? Nie wiem. Nie wiem nawet, które książki zjadłem. Ich jest dużo, bardzo. Bardzo dużo książek zjadłem. Kurde, o co tu chodzi? Ja mogę kupić Diplopię i zjeść Diplopię. Czy to działa na przedmioty w sklepie? Nie będę miał kasy na to, nie. No ja muszę jakoś znaleźć kasę na zjedzenie Diplopi za pomocą Void. Proszę, pieniądze. Nie ma pieniędzy, jest bateria. Bateria może się przydać. 5 coinów, proszę. Jest 5 coinów, jest 5 coinów. Możemy kupić Diplopię, możemy zjeść Diplopię. Możliwe, że nie musimy wcale Diplopi kupować, aby ją móc zjeść za pomocą Void. Natomiast wolę nie ryzykować. Wolę kupić Diplopię i za pomocą Voida ją zjeść. Dzięki temu Void, no chyba, będzie teraz podwajał ilość przedmiotów, które widzimy po prostu. Podwajał, tak naprawdę pojawiał jeden więcej. Nie, przepraszam, podwajał ilość, tak, dobrze. Cudo, cudo. I na dodatek mamy nadal wszystkie efekty stare. Ta postać jest chora. Ja przepraszam bardzo, ale... Bardziej przerąbanego przedmiotu to ja chyba nie widziałem. Aktywnego, naprawdę. Mamy takie możliwości teraz chore. Ten przedmiot jest nienormalny. Ta jedna biblioteka nas tak ustawiła, mamy efekt tylu książek, że to jest niepojęte. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, jakie to były książki. Jedną książką, jaką wiem, że mamy na 100% jest Satanic Bible chyba. Satanic Bible, które nam pojawia jednego Blackhearta. Innych przedmiotów naprawdę nie pamiętam. Ciekawe, czy te efekty w ogóle zostały. Necronomicon chyba, naprawdę nie pamiętam, jakie książki mieliśmy. I czy w ogóle ten efekt nam zostaje, czy teraz działa tylko efekt na przykład... Czy działa nam teraz tylko i wyłącznie efekt Diplopi? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, jak ten Void działa, ale jeśli te efekty się stakują i możemy mieć 10 efektów przedmiotów aktywnych na naszym przedmiocie, to jest nienormalne, naprawdę. Cube of Meat, bardzo fajny przedmiot, oczywiście sobie weźmiemy, tak jak mówiłem, orbitale są zdecydowanie lepsze na naszej postaci, gdy jesteśmy mniejsi. Lecimy dalej. Curse of the Unknown. Nie widzimy swojego zdrowia, natomiast ja wiem, że zdrowia mamy maksimum, także świetna sprawa. Bardzo się cieszę, że wszedłem na wiki i przeczytałem, co robi ten przedmiot, bo jakbym dalej jak głupi
Starał się to rozkminić samemu, ale to by mi się to nie udało po prostu. Traciłbym tak naprawdę użycia na genialnym przedmiocie aktywnym. To jest jeden z moich ulubionych przedmiotów aktywnych teraz jak nic. Kostka, D6 oraz Void. To są moje dwa ulubione przedmioty aktywne jak nic. Pokój zwyczajny jak na razie, no mówię, wszystko bardzo normalne. Przeciwników nowych dużo nie widzieliśmy. Najbardziej zaciekawili mnie ci te kamienne takie grubaski. Oprócz nich chyba nic ciekawego nie widzieliśmy. Rozwalmy tutaj kamień. Dostajmy się do skrzynki, a w niej masa coinów, bardzo mi się to podoba. Coiny mi się podobają z tego względu, że możliwe, że w sklepie trafi nam się bateria, a bateria, no sami wiecie, jest dla nas bardzo ważna, ponieważ bateria pozwoli nam używać naszego przedmiotu aktywnego po raz kolejny, czyli podwoić tak naprawdę liczbę przedmiotów. Proszę, niech to będzie sklep z baterią. Jeśli to będzie sklep z baterią, to ja jestem tak ustawiony. Nie ma niestety baterii. Ale jak to teraz działa? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chcę używać tego przy Biblii. Nie chcę mieć efektu Biblii na sobie. Tak mi się wydaje, że... nowy trinket! Sims Magic. Nose Goblin chyba, nie wiem. Nie wiem, efektujących strzał? Efektujących zębów jakiś? Flegma? Nie wiem, naprawdę. Wydaje się bardzo zwyczajny. O, to się odbija od przeciwników. Ładuje się na nich, aha. Nie wiem jak to działa. Ale... pewnie efekt dosyć zwyczajny. Gapis head, który możemy podwoić, ale to nam nic nie da. Jak działa to w ogóle? Bo za jednym razem podwajamy ilość przedmiotów, a za drugim razem je wciągamy. Użyjmy. Jeden przedmiot wciągamy, a drugi używamy. To jest tak dziwny przedmiot. Ale to jest świetne przy tej diplopii. Bo możemy teraz przedmioty aktywne nawet zjadać. Wszystkie tak naprawdę przedmioty możemy zjadać, a drugie i tak dostaniemy. Ja nie mam słów, jak dobry jest ten przedmiot. Dostaniemy jeszcze jedno naładowanie. Bo to naładowanie nam się przyda na Devil Room potencjalny, który może się nam oczywiście trafi. Szansa mam dosyć sporą, 60 coś tam procent. Także ja bardzo liczę na ten Devil Room i chciałbym mega szybko rozwalić tą... ten portal. Jak Devil Room się trafi i dostaniemy tam jakiś fajny przedmiot, będziemy mogli go podwoić, za darmo go dostać. To jest genialna sprawa. Przeczytałem na wiki, że Void nie może zjeść przedmiotów, za które nie zapłaciliśmy zdrowiem, także... O kurde, nie spodziewałem się tego. O Jezu, dwa razy efekt Gapis Barry, czy jakoś tak. To jest tak dobry przedmiot na podwojenie. Zostawimy go na później. Jeśli się nic fajnego nie trafi w Devil Roomie, to podwoimy właśnie Gapis. Na pewno, jaki Gapis? Co ja gadam? Cricket's Body, o. To jest genialny przedmiot z paru powodów. On oprócz tego, że sprawia, że nasze strzały rozbryzgują się na cztery mniejsze, jest tier delay minus 1. Czyli ten tier delay minus 1... Kurde, nie, ja będę mógł go w nieskończoność przywołać? Nie wiem, naprawdę. Ten tier delay minus 1 sprawi, że nasze tiersy się jeszcze polepszą, mimo że statystyka tiers 5 zazwyczaj jest tą maksymalną, którą możemy normalnie osiągnąć. Ja jestem już gdzieś tak jakiś rozwalony kompletnie tym przedmiotem. Naprawdę. Jeszcze, tak jak mówiłem, jest piąta, także ja myślę jak żółw dziś. Co? Lepszy Ragman? Rageman to jest? Czy jakoś tak? Nie wiem. Ale nie wydaje mi się przyjemny. Ja Ragmana bardzo nie lubiłem. Ragmana. Tych strzałów chyba nie możemy rozwalić, także rozwalmy tego Ragemana. Nawet nie przeczytałem, jak on się nazywa. To nas nie interesuje. Tu mamy walkę z Krampusem, także to nas również nie interesuje. Dwa razy Lamp of Call. Po co nam dwa razy Lamp of Call? Znaczy dwa razy Lamp of Call. Jakbyśmy mieli dwa ładunki, to byśmy mogli mieć dwa razy Lamp of Call. Normalnie przywołamy sobie drugi Lamp of Call, a pierwsze wciągniemy i zwiększymy sobie jedną statystykę. O właśnie, tak to działa. On zaczyna walić po skosie, serio. Jeszcze bardziej przewalili Krampusa. Lamp of Call po prostu sobie podnieśmy i nic więcej nie róbmy. O serio, przywołał się grzyb. Grzyb z czaszki? Kto to widział? Dobra.
Lecimy dalej. Wracamy się po Cricket's Barry. Pojawiamy drugą. Kopię tego przedmiotu oczywiście. Pierwszą wciągamy i zwiększamy sobie losową statystykę. Mam nadzieję, że jeszcze 6 pokoi będzie. Dzięki temu moglibyśmy mieć drugie Cricket's Barry. Nie, to tak nie działa. Nie będziemy mieć drugiego Cricket's Barry, będziemy mieć drugi przedmiot pasywny do wciągnięcia. O, tak to działa. Czy ja chcę sobie tak zwiększać statystyki? Czy wolę mieć gapis... czy wolę mieć efekt paru gapis head? Wolę to. Speed up, range down, malutki, nic się nie stało. Teraz opłaca się oczywiście minmaxować, opłaca się przechodzić po każdym pokoju tak naprawdę. Użyjmy tej. Something's wrong. Okej, okay, nic ciekawego. Użyjmy tej piguły, widzę jakieś nowe piguły nam się tutaj trafiają. Bardzo zwyczajna raczej. Bardzo fajna skrzynka. Im więcej kluczy, tym lepiej. Dla nas oczywiście klucze są mega ważne. Wszystkie klucze są dla nas bardzo przydatne. No z uwagi na to, że mamy Guppy's Tail, który sprawia, że mamy więcej skrzynek do otwierania. Jesteśmy już w ogóle w 2/3 Guppy masz. Jeszcze tylko jeden przedmiot Guppy'ego i mamy transformację w Guppy'ego. Świetna sprawa. Prawdopodobnie niestety nie będzie już tutaj więcej ładunków tak naprawdę do zgarnięcia. Więcej pokoi do rozwalenia. Pokoi pokojów, nigdy nie wiem jak to się odmienia. Co robią ci przeciwnicy oprócz strzelania tego zwyczajnego? Bardzo proste się wydają te grzyby. Kolejna skrzynka. Kolejny kluczyk, uwielbiam jak się kluczyk zwraca za otworzenie skrzynki. Dobra, wiecie co? Ładunku już nie będzie. Wezmę po prostu ten Cricket's Buddy. Polecimy na Super Secret Room, weźmiemy Range Up i lecimy na kolejne piętro. Ja bardzo liczę na sklep. Nie wiem, czy Diplopia czasem też nie podwaja znajdziek. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale mamy mały zasięg teraz. O kurde, czemu mamy taki mały zasięg? Nie wiem sam. Nie wiem właśnie, czy Diplopia czasem też nie podwaja liczby naszych znajdziek. Możliwe, że tak. Możliwe, że nie oczywiście. Ale jeśli tak by było, to jest genialna sprawa, bo sklep z baterią sprawia, że nieskończoną ilość razy możemy tak naprawdę użyć naszego Void. Oczywiście, jeżeli mamy wystarczającą ilość gotówki na baterię. Nic specjalnego, maszyna, którą sobie możemy wysadzić. Trochę kasy. Kasa się zawsze przyda. Bierzemy Range Up, który nam się zadziwiająco bardzo przyda, bo mamy bardzo mały zasięg. Od razu jest lepiej. Lecimy na kolejne piętro. Ale dziwny dźwięk. A, to jest, Jezu, śmieciarka jechała za oknem. Curse of the Labyrinth, nienawidzę Curse of the Labyrinth, bo właśnie straciliśmy jedną szansę na Devil Room. Nowi przeciwnicy. Czemu oni się różnią? Niczym, skaczą i nic nie robią. Zwykły pokój. Lecimy dalej. Czym prędzej znajdziemy Treasure Room, czym prędzej znajdziemy jakikolwiek przedmiot, tym dla nas lepiej. Pasywne przedmioty zjadamy, aktywne przedmioty oczywiście kopiujemy ich efekt. Także no czym prędzej chciałbym jakikolwiek przedmiot znaleźć. Widzę, że te nasze strzały się przyklejają do przeciwników, ale nie wiem kompletnie co one robią im. Możliwe, że zadają jakieś tam obrażenia, ale naprawdę nie wiem co ten trinket dokładnie może robić. Lecimy dalej. Tu mamy już walkę z bossem. Ciekawa sprawa. Natomiast nie będziemy na nim szli. Chociaż nie, na pierwszą pójdziemy. To jest Curse of the Labyrinth. Mamy dwie walki z bossem. Druga to walka z Eatleaves. Przepraszam, Eatleaves. Walka z matką. Ivy Bug. O kurde, nie chcemy Ivy Buga kopiować. War. War sprawi, że będziemy mieć Cube of Meat oczywiście. Drugie Cube of Meat nam się średnio przyda, tak szczerze mówiąc. No, także możemy tak naprawdę zmienić Cube of Meat na jakiś stat up. Speed up, spory. Dostaliśmy na dodatek luck up. Bardzo fajna sprawa. Widzimy całe piętro. Tam mamy dwa treasure roomy. Tu mamy sklep. Wiecie co? Sklep mnie interesuje zdecydowanie bardziej jak treasure roomy. Naprawdę, sklep jest tak genialny dla nas. Tam zazwyczaj jest więcej jak jeden przedmiot. A gdy mamy więcej jak jeden przedmiot, te efekty tak się będą stakować.
mówię, jeśli się okaże, że Diplopia też pojawia kolejne znajdźki, czyli baterie, no to genialna sprawa. Naprawdę jesteśmy wtedy ustawieni. Steven, świetny przedmiot. Bateria jest. Bateria jest, jest i sprawdzimy, czy... przedmiot działa tak, jak myślę. Jeszcze jeden pokój musimy przejść. Nic strasznego, nic trudnego. Trochę się nachodzimy na tym piętrze, niestety. Jest to piętro XL, także tych pokoi jest tutaj ogrom. Zdrowia mamy masę, mamy fajne statystyki. Jakiś damage up by się przydał, ale Stevena już dorwaliśmy. Do dużego pokoju oczywiście nie wchodzimy, bo rozwalenie dużego pokoju dałby nam dwa ładunki. Nie ma co teraz wchodzić. Wejdziemy do dużego pokoju później. Dzięki temu zaoszczędzimy jeden ładunek. No i chwila prawdy tak naprawdę. Chwila prawdy tak naprawdę. Jeżeli teraz okaże się, że Diplopia pojawia baterię, to możemy wyjść z pokoju. Przejść znowu... O Jezu, to tak działa, to tak działa. Ale miód malina. Szkoda tylko, że tam nie ma przedmiotu aktywnego. Jakby były dwa przedmioty aktywne... O Jezu, super sprawa. Dobra, przechodzimy teraz 6 pokoi. Przechodząc 6 pokoi, będziemy w stanie pojawić nieskończoną ilość baterii. No, oczywiście nieskończona ilość baterii. Zapewniam, nieskończoną ilość aktywowań naszego przedmiotu aktywnego. Aktywowań przedmiotu aktywnego. Co ja dzisiaj gadam? Jakiś, nie wiem, naprawdę przepraszam, jest strasznie późno. Ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Będziemy mogli sobie w nieskończoność zwiększać statystyki tak naprawdę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale chyba najpierw chciałbym pozbyć się innych znajdziek ze sklepu, bo strasznie dużo ich tam się może nakotłować i trudno będzie się ich pozbyć. Soul Hearty są, których się nie pozbędę, niestety. Chyba że Ivy Bugiem. Piguły, które... Co robią? Co robi ta piguła? I can see forever. Okej. Piguła przydatna. Kluczy możemy trochę dostać, bomb mi wystarczy. Dobra, także idziemy po Ivy Buga teraz. Tak naprawdę Stevena możemy wziąć. Idziemy po Ivy Buga, zbijamy sobie dwa Soul Hearty, abyśmy byli w stanie oba Soul Hearty wziąć. Więcej mi ich naprawdę nie jest potrzebne. Trochę od razu za to kasy dostaniemy. Niestety ta animacja trochę zawsze trwa. Dobra, bierzemy teraz Voida. Kupujemy jeden Soul Heart, drugi podnosimy, żeby tam, tak jak mówiłem, nie kotłowały się te znajdźki. I podwajamy ilość naszych baterii. I tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Tego salta bierzemy, tego kupujemy. Tą runę podnosimy. Agis też nie mamy tak naprawdę sensu podwajać. No i tak jak mówiłem, skąd tu są coiny? Dobra, coiny też mogę podwajać. Skąd tu są baterie, bomby? A, ja mam... Mam Book of Sin, które... Efekt Book of Sin. Jezu, jakie dostajemy teraz... Jak statystyki nam się będą zwiększały chorze, naprawdę. Chorze, jak co ja gadam dzisiaj, naprawdę. Tragedia. Ale to jest masakra teraz. Pozbędziemy się wszystkich kluczy, bo trochę mnie denerwują. Niestety serduszka zawalą cały pokój, ale nie mam się za bardzo jak ich pozbyć. Nie chce mi się po prostu cofać do Ivy Buga. O kurde. Nie chciałem wziąć Broken Watcha. Podejście jest tak zbreakowane totalnie teraz. Pojawiają się nowe przedmioty. Nie może być aż tyle przedmiotów chyba w tym pokoju. To podejście jest tak zbreakowane. To jest chore. Za dużo tutaj znajdziek już. Tak. Nie spodziewałem się, że pierwsze podejście sprawi, że zbrejkujemy grę. Ale może być. Niestety, przedmiotów jest tak dużo, że ja nie mogę ich normalnie brać. I to jest ogromny minus, bo teraz nie mogę za bardzo ich zmieniać. Potrzeba mi więcej jak jednego przedmiotu. I to jest bardzo trudne do zrobienia. Naprawdę bardzo trudne do zrobienia. Bo nie wydaje mi się, żeby to tak działało. Sprawdźmy to na Cube of Meat.
Mamy dwa ładunki i nie podwoimy tego przedmiotu dwa razy. No właśnie, on będzie znikał ciągle. Efekt Book of Sin mnie tak zawalił, bo teraz jest taki klaster faktu wszędzie. No dobra, ale nadal mimo wszystko możemy zmieniać przedmioty. Co prawda nie za bardzo widzę, co tu w ogóle się dzieje. Ale wejdźmy. Wróg, użyjmy Dice Sharda. A nie, Dice Shard też zmieni mi inne Dice Shardy. Najpierw wyrzućmy Dice Sharda jednego tutaj. Drio tak naprawdę też. Zapomniałem, że Dice Shard zmienia też znajdźki, czyli Dice Shard zmienia inne Dice Shardy. I zmienia też baterię. O kurde, a baterii nie chcę tracić. No i teraz nie wiem, co robić, naprawdę. Weźmy ze sobą Dice Sharda, weźmy nasz przedmiot. No dobra, wiecie co, zmieńmy to. Nie chce mi się bawić dzisiaj niestety w breakowanie gry kompletnie, bo za dużo czasu to po prostu zajmie. Przedmioty zmieńmy. Jakie tu mamy przedmioty? Ja chcę zobaczyć. Mamy mapę, mamy Steam Sale, mamy Hive Mind z tego co widzę. Mamy strasznie dużo skrzynek, mamy efekt placebo, który możemy zjeść. Nie chcę efektu placebo chyba. Chcę efekt Hive Mind, ale nie możemy dostać efektu Hive Mind. Co tu się dzieje? Nie wezmę tych przedmiotów, niestety. Trochę nas naprawdę załatwił efekt... Jak tak... Jaki ja mam shot speed? Naprawdę, bardzo nas załatwił efekt, niestety... Jera, o mój Boże. Jera i Dice Shard naraz. Bardzo nas załatwił efekt... Book of Sin. To przywoływanie znajdziek jest okropne. Naprawdę okropne. No dobra, jedyne co nam zostaje to zwiększać swoje statystyki. Nie ma tu już baterii. No, ale to nie jest problem. Możemy stąd wyjść. Idziemy dalej. No i mówię, nie będę się bawił więcej w to rolowanie, bo to kompletnie zbyt dużo nam czasu po prostu zajmie. Możemy wziąć ze sobą Dice Sharda. Dice Shard i tak nam pozwoli zmieniać wszystkie rzeczy. Ale strasznie nie lubię efektu Book of Sin. To przywoływanie znajdziek będzie okropne, naprawdę okropne. Ale przynajmniej możemy sobie nieograniczoną liczbę reroli przywołać. Jeżeli gdzieś się trafi bateria, oczywiście. Ale wydaje mi się, że przez okres całego podejścia no nie jedna bateria nam się trafi, więc będziemy mogli ją podwajać naprawdę masę razy. O, tu jest już pierwsza nasza bateria. Strasznie duży mamy shot speed. Ja trochę zbyt wiele razy chyba. Mamy dwie baterie, także nie potrzebujemy nawet więcej razy tego zmieniać. Zbyt dużo razy chyba zwiększyłem sobie statystyki, albo zbyt dużo razy może nam się zwiększyła statystyka naszych tirsów, bo te strzały lecą teraz tak szybko, że to jest niepojęte. Rozwalmy skrzynkę. Dostaliśmy przejście do Crawl Space, nie spodziewałem się. Nic specjalnego. Ale możemy sobie przejść do... Możemy sobie przejść do... Black Marketu. Ale tak nie działa. Nie wiem za bardzo jak mielibyśmy przejść do Black Marketu. Chyba muszę tak wyjść i za każdym razem stawiać bombę. Tak mi się wydaje. Ona spada, dobra. Jak bomba spada, to... Podwójne wywalenie powinno nas tu przerzucić. Nie przerzuciło, dobra, wiecie co, daję sobie spokój, Black Market i tak nas nie specjalnie interesuje. Przejdźmy po prostu to podejście, bo to jest wygrane jak nie wiem co. Podejście przesrane tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że większość podejść tak będzie wyglądała. Czemu mamy efekt zmiany przedmiotu? Fuck! Albo mi się wydaje, albo mieliśmy D20 gdzieś. I to nam trochę rozwaliło teraz. No dobra, to jesteśmy trochę w dupie. Będziemy mogli pojawiać milion skrzynek i będziemy mogli dzięki temu generować przedmioty tak naprawdę. Ale nie będziemy mogli już tych samych przedmiotów podwajać. Będą się za każdym razem zmieniać. Także spory minus.
Za dużo się rzeczy działo. Wszystko tak naprawdę wina naszego Book of Sin, które sprawiło, że przedmiotów strasznie dużo się pojawiło. I tak naprawdę nie wiedziałem, jaki efekt przedmiotów aktywnych dostaje, bo prawdopodobnie D20 pojawiło się w sklepie przy którejś tam zmianie. No dobra, sprawdźmy, co mamy w Treasure Roomie. Book of Shadows, bardzo fajna książka, chciałbym mieć ten efekt. A tutaj jest Ouija Board, czyli strzały spektralne. Nie wiem, czy nie mieliśmy czasem już strzałów spektralnych, ale tam kolejne się na pewno przydadzą. Możliwe, że mieliśmy tak duży zasięg, że strzały i tak leciały nad przeszkodami. No nie wiem, zmieniajmy tutaj dalej chyba rzeczy, nie? Bloodbag jest fajny, ale nie musimy go podnosić nawet i tak. Chyba, że on się zmieni. Nie no, efektu D6 to my nie mamy. Jera, to jest świetny przedmiot. Goathead. Goathead chce podnieść. Cancer, o Jezu, chce ten trinket. Tirsy mamy teraz trochę przerąbane. Jakbyśmy nie mieli już wcześniej. Ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. To jest nienormalne. Weźmy Jerę. Jerą podwoimy wszystkie znajdźki. Wszystkie skrzynki, inne duperele. Weźmy ze sobą Dice Sharda. Użyjmy naszego przedmiotu aktywnego. Ej, te przedmioty się zmieniają. Te przedmioty się zmieniają. Nie wiem czemu. Nie dostaliśmy drugi raz tego samego przedmiotu. Czyli Diplopia nie działa już w ten sposób. Nie dostaliśmy HP upa, dostaliśmy inny przedmiot kompletnie. Co jest trochę dziwne. Te przedmioty nas nie interesują kompletnie. Są słabe. Złoty klucz oczywiście się... I tak złoty klucz już mamy. Z tego co widzę. Nowy trinket, duct tape, nic ciekawego, my chcemy oczywiście cancer, naprawdę, to jest tak dobry, to jest tak dobry trinket, że go nie wymienię na żaden nowy. Mieć Tirsy 2 A4 to jest niebo a ziemia. Kolejny cancer? Nie, po prostu nowy, inny trinket nam się trafił. Dobra, te przedmioty, które tutaj są na razie są dosyć słabe, także je będziemy zmieniać. Nie wiem, na jakiej zasadzie dokładnie one zostają zmienione, ale się zmieniają, także to nawet pasuje. Przydałaby się jakaś możliwość generowania reroli, przydałby się sharp plug. Jakbyśmy mieli sharp plug, byśmy byli ustawieni tak naprawdę. Ale o sharp plug teraz będzie bardzo trudno. No dobra. Nie powinienem otwierać tych skrzynek teraz, powinienem je otwierać dopiero po naładowaniu przedmiotu aktywnego, bo otwarte skrzynki również się zmieniają. Jakbyście nie wiedzieli. Mamy szczęście 20. Nigdy nie miałem tak wysokiej statystyki szczęścia, szczerze mówiąc. Roomback. To jest genialny przedmiot. Uwielbiam go. Będzie nam pojawiał raz na prawdopodobnie chyba 4 pokoje. Losową runę. Runy, jakie nam się mogą trafić. Jera. Podwaja liczbę znajdziek. Perthrow, która zmienia nam wszystkie przedmioty w danym pokoju. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne runki nam się mogą trafić. Serio, jakbyśmy mieli efekt Sharp Plaga, byśmy mogli przybywać sobie nieskończoną ilość tak naprawdę wszystkiego. W Diamonds kompletnie nieprzydatne. Weźmy ze sobą Dice Shard oczywiście. Serio, nie wiem czemu mamy efekt zmiany przedmiotów. Coś jakbyśmy wciągnęli Dice Sharda właśnie. Ale Dice Shard nie jest przedmiotem, to jest znajdźka, dlaczego wtedy... Dlaczego tak to Void ma efekt Dice Sharda, nie wiem. Przedmioty słabe, wszystkie zmieniamy oczywiście. No i ciach. Przez przypadek to wziąłem, ale i tak przedmiot spoko, także może być. Albo mi się wydawało, albo widziałem coś nowego tutaj z prawej strony, coś mi tak... mrygnęło. Oczywiście chcemy mieć nasz cancer. Chcemy mieć Dice Sharda, który nie wiem skąd się ciągle tu pojawia. A to jest nasz. Boże, przecież ja wyrzuciłem jeden. Najpierw naładujmy przedmiot. Ale nie wiem, czy będzie wystarczająca jeszcze ilość pokoi na naszym piętrze, aby mieć ładunek na nasz przedmiot. Jak nie, to po prostu użyjemy Dice Sharda i wszystkie rzeczy tutaj stąd zmienimy. Bombs are key. Nic nam to nie robi, bo mamy maksymalną liczbę bomb. Przydałaby się piguła 48 hour energy. Chyba tym nic nam nie daje.
Nie otwieramy skrzynek, tak jak mówiłem. O, co to jest? Trinket, pay to win. Nie wiem, co sprawia, ale jak mówiłem, cancer nie zostawimy. Jest zbyt dobre. Slow długo pożył. Perthrow, na to czekałem. Perthrow użyjmy już teraz, tak naprawdę. Chociaż nie, Perthrow użyjmy później, jak otworzymy skrzynki. No. Perthrow użyjemy później, jak otworzymy skrzynki, a ze sobą weźmiemy następne piętro Dice Sharda. Albo jeszcze raz użyjemy. Tych przedmiotów nie chcę, bo są beznadziejne i chcę je jakoś ominąć, zostając przy naszych trinketach i przy naszym Perthrow. To jest dosyć trudne przy takiej ilości znajdziek na ziemi. Wydaje mi się, że niestety nie będziemy już mieli rerolla. Trochę szkoda. No dobra. Używamy Perthrow. Potem używamy Dice Sharda, chociaż bardziej by się opłacało użyć Dice Sharda. Bo Dice Shard jeszcze zmieni nam skrzynki. No dobra, bierzemy Dice Sharda i używamy Dice Sharda. Otwieramy wszystkie skrzynki najpierw. Zostajemy przy naszym Cancer. Tak naprawdę jedyne skrzynki, które nas interesują, to skrzynki złote, bo tylko z nich mogą lecieć przedmioty. Powtarzają się niestety. Miejmy nadzieję, że zaraz dostaniemy coś ciekawszego. Jeszcze jedna złota skrzynka jest tutaj. Mamy dwa Dice Shardy. Ciągle się Dice Shardy tu trafiają. Skąd? Czy jeden mam? Naprawdę. Ja już nie ogarniam o tej godzinie i tego podejścia. To, co się tutaj dzieje, to jest nienormalne. Naprawdę. Nie wiem, czy jakiekolwiek jeszcze złote skrzynki tutaj są. Cancer bierzemy. Jedna złota skrzynka jest na górze, ale już wiecie co? Ją sobie odpuścimy. Dobra, dwie są. Jeszcze tu kamienna. Dobra, otwórzmy kamienną, resztę odpuśćmy. Bierzemy Dice Sharda, bierzemy Cancer. Przedmiotów do zmiany mamy mało dosyć. 1, 2, 3, 4, 5 przedmiotów chyba mamy do zmiany. Tak, 5 przedmiotów, także lecimy. Przedmiot z Angel Roomu. Tu jest jakiś nowy przedmiot, natomiast weźmy sobie Perthrow i zmieńmy resztę słabych przedmiotów. Co to jest? Clicker, change. Nie wiem, co to zrobiło. Śmiesznie zabłysnął ekran i tak naprawdę nic więcej. Czemu ten Cricket's Head jest taki mały? Nie wiem, ale ogromnie nam zwiększy obrażenia. Mamy obrażenia 39, dopiero teraz sobie uświadomiłem, jak duże obrażenia mamy. Tammy's Head jest bardzo fajny, szkoda, że nie możemy skopiować jego efektu. Mówi się trudno i tak mamy takie obrażenia, że naprawdę ten efekt nas jakoś specjalnie nie interesuje nawet. Perthrow oczywiście bierzemy. Skrzynki złote, tu są jeszcze dwie. To jest fajny przedmiot, który ja uwielbiam. Fate Reward zawsze biorę. To jest HP Up i Speed Up. Tak naprawdę tylko nas interesuje HP Up, ale więcej zdrowia nam jest niepotrzebne. Przedmiotów defensywnych nie chcemy brać żadnych, bo są nam kompletnie właśnie niepotrzebne. Strzały Cupidyne jak najbardziej. Strzały penetrujące. Nic ciekawego. Możliwe, że nam się trafi zaraz bateria. Tutaj widziałem gdzieś torbę. Nie wiem, co. Tej torby czasem nie otworzyłem już. Nie ma tej torby? No mógłbym przysiąść, że widziałem przed chwilą torbę. Możliwe, że już ją otworzyłem, a z toreb zazwyczaj jest duża szansa na trafienie baterii. Także mielibyśmy szansę na kolejne użycie naszego przedmiotu aktywnego. Mówi się trudno. Jak najbardziej Holy Shot biorę. Uwielbiam ten przedmiot. Jeden z fajniejszych efektów na strzały w grze to jest Leo, także go zmieniamy. Nie potrzebuje możliwości rozwalania kamieni chodząc po nich. Tu jest torba. Baterii nie ma, niestety. Credit card, kompletnie nam się nie przyda. Ten przedmiot zmieniamy, ten przedmiot zmieniamy. Ten przedmiot też zmieniamy. Dobra. Nic ciekawego niestety nie dostaliśmy. To jest nowy przedmiot jakiś. Dobra, co to jest? Depression. Mamy depresję. Chmurka z płaczem? Chmurka z płaczem. Okej. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. Miałem nadzieję na coś fajniejszego. Ten efekt jest spoko, ale przy naszej prędkości strzałów zostanę przy obecnych naszych strzałach. Dobra. Wiecie co, to jest prawdopodobnie całe piętro. Tu naprawdę nie mam co już robić.
Mógłbym się tu jeszcze bawić, starać się coś dostać, ale naprawdę nie widzę za bardzo sensu. Jest strasznie późna godzina. A nie chcę sprawić, żeby ten odcinek był naprawdę jakiś godzinny. Godzinę to raczej będzie, już jest 40 minut. Ale dwugodzinny kolejny odcinek z breakowania, już takich odcinków mieliśmy wystarczająco dużo. Także lecimy na piętro kolejne, a wszystkie te rzeczy stąd zostawiamy. Otworzę jeszcze jedną skrzynkę, no i dobra, lecimy dalej. Lecimy na walkę z bossem, mamy 100% szans na Devil Room, także zobaczymy, co w naszym Devil Roomie się nam trafi. Nieważne, co się trafi, no nie wiem, czy cokolwiek zmieni nam jakkolwiek to, jak to podejście wygląda, bo mamy podejście oczywiście wygrane w pełni. Walka z matką będzie trwała bardzo długo prawdopodobnie. Weźmy sobie Polaroida. W Devil Roomie mamy Satanic Bible po raz kolejny, czyli moglibyśmy skopiować drugi raz efekt Satanic Bible chyba. Weźmy Multidimensional Baby natomiast. Multidimensional Baby będzie bardzo dobrym familiarem. Lata dokładnie po tej samej trasie, po której my szliśmy, z opóźnieniem 3-sekundowym, wszystkie strzały, które przez nie przejdą, stają się podwójne i mają zwiększone obrażenia. Także bardzo fajna sprawa. No i dobra, chodzimy po piętrze, szukamy przeciwników, strzały mamy penetrujące, rozwalamy wszystko na strzała naszymi obrażeniami. Podoba mi się ta postać. Następny odcinek, jutrzejszy prawdopodobnie, a może nawet uda mi się jeszcze odcinek jeden nagrać dziś. Również zagramy Apolionem, bo jest to postać tak dobra, że ojej. Idziemy szukać przedmiotu jakiegoś. Będziemy go sobie zmieniać. Niestety nie podwoimy. Ale będziemy mogli podwajać ilość przedmiotów w The Chest. To mi się bardzo podoba. Niestety, no mówię, ten kurde zasrany efekt. Jak to się nazywa? Book of Sin. Czyli niestety przywoływanie znajdziek. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka nam się mogła trafić. Ale nawet nie myślałem, że to podejście będzie mogło wyglądać tak, jak wygląda. Jakbym wiedział, no najpewniej nie wziąłbym po prostu efektu tego przedmiotu. Nie skopiowałbym go. Nigdy w życiu nie miałem takiego shotspeeda. Nigdy w życiu nie miałem szczęścia 27. Gdybyśmy teraz mieli efekt zębów, każdy nasz strzał byłby zębem. To jest genialna sprawa. Bardzo bym chciał mieć strzały zębowe. Jera, Jera nam się przyda. Jerę weźmiemy sobie na The Chest. Tak szczerze mówiąc, to nawet nigdy chyba nie miałem szczęścia powyżej, nie wiem, 6. Ostatnio na modyfikacji chyba się udało mi mieć szczęście 9, bo znaleźliśmy jakiś trinket dziwny. Ale to tylko dlatego, że graliśmy na modyfikacji Antiberf. Żadnych nowych bossów. Jeden nowy boss tylko był. Ulepszona wersja Regmana. Ja nie ma nic ciekawego. To tak naprawdę możemy to zmieniać. Chyba. Ile mamy pokoi? No niedużo. Jak to działa? Statystyki nam się już nie zwiększają, co jest dosyć dziwne. Czemu tu się pojawia tyle... Czemu są baterie? I czemu tu się pojawia tyle soul heartów? Niech mi ktoś to powie. Jestem kompletnie... Nie wiem, co tu się dzieje. Ilość soul heartów, jaka tu się pojawia, jest chora. Chciałbym użyć Petro w tym pokoju, tylko trochę się boję, że niestety dostaniemy Brimstone. Czemu mówię niestety dostaniemy Brimstone? Mamy takie fajne tiersy, że Brimstone byłby przedmiotem dla nas dosyć słabym, którego szczerze mówiąc nawet bym nie chciał. Weźmy ze sobą Petro, zmieńmy te przedmioty oczywiście, no bo mamy Petro i tak byśmy je zostawili. I może uda mi się przyuważyć jakikolwiek ciekawy przedmiot do podniesienia. Ale zaraz, tu nie ma przedmiotów, tu było tych przedmiotów więcej. No nie wiem, użyjmy Petro. Contract from Below, Brother Bobby oraz no nic ciekawego w postaci Black Powder, czy coś takiego? Nie pamiętam nigdy nazwy tego przedmiotu, bo jest po prostu słaby. Weźmy Brothera Bobiego, bo możliwe, że to będzie przemiana w Conjoint. Niestety nie była. No i wyjdźmy z tego pokoju. Czy możemy dalej używać tego przedmiotu? Co tu się stanie w ogóle? Zwiększyła nam się statystyka shot speed znowu.
Dostaliśmy baterię znowu. Przedmiot znikł. Przedmiotów było chyba tutaj tyle, że nie mogliśmy sobie podwoić ich liczby. Nie wiem, dziwna sprawa, strasznie dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Kompletnie nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu pojawiła nam się tak zatrważająca ilość soul heartów po chyba pierwszym już użyciu? Skąd się te soul hearty po prostu wzięły? Nie rozumiem tego zupełnie. Weźmy sobie Crackjack, który nam nic nie da, oprócz HP upa. HP up nam może się przydać, bo możemy wziąć przedmioty z Devil Room za serduszka, a nie... za czerwone serduszka, a nie za soul hearty. Ale czy nas to obchodzi? Nie, bo i tak mamy nieograniczoną tak naprawdę ilość zdrowia. Możemy sobie przywoływać zdrowie za pomocą naszego przedmiotu aktywnego. No muszę przyznać, ten przedmiot aktywny jest mocniejszy od D6 nawet. To jest chyba najmocniejszy przedmiot aktywny w grze. To jest moje pierwsze podejście w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. A już okazuje się, że jest to jedno z najlepszych podejść, które miałem w ogóle w życiu w Isaacu. Oczywiście to nie jest porównywalne z podejściem naszym z... nie chcę tego brać. A może chcę? A, spróbujmy. Head of the Keeper, Penny Tearsy. Nie. Będziemy teraz przybywać tak z milion coinów. Oczywiście to się nie porównuje do niektórych podejść. Podejścia na YouTubie, w którym mieliśmy tam 1500 punktów obrażeń. Podejścia na streamie, w którym mieliśmy chyba z 5000 punktów obrażeń. Albo 10000, chyba 5000 punktów obrażeń. I nieograniczoną ilość przedmiotów, jakichkolwiek chcemy. Ale i tak, jest to jedno z najlepszych podejść, jakie zdecydowanie miałem. Jak to działa w ogóle? Patrzcie na to. Jedno użycie. Baterie. Ze wszystkich rzeczy dostajemy baterie. Nie wiem naprawdę czemu. To jest tak dziwne teraz. Kompletnie nie rozumiem, jak ten przedmiot działa i nie wiem, gdzie jest przejście na walkę z bossem. Gdzie jest walka z bossem w ogóle na tym piętrze? Nie widać jej. A, bo my widzimy chyba tylko rozmieszczenie... pokoi, nie widzimy rozmieszczenie pokoi specjalnych. Same jery nam się trafiają tak trochę średnio przydatne, szczerze mówiąc. Nie mamy nawet na czym ich używać. Jak mówiłem, jerę trzymamy tylko i wyłącznie na The Chest. W Devil Roomie mamy dwa przedmioty. Weźmy sobie oba. Czemu nie? The Nail. To nie jest Brimstone na pewno. Trochę zaryzykowałem, że tutaj mógłby być Brimstone, a to Ceremonial Robes, Damage Up. Średnio przydatny, ale niech będzie. Zjedzmy sobie ten efekt. Czemu nie? Czy to jest ten sam przedmiot? Tak, to jest ten sam przedmiot. Możemy go zjeść po raz kolejny. I ten efekt się zwiększy. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Aż przedmioty znikną. Okej, okay. Teraz przedmiot znikna. To jest Pretty Fly. Możemy użyć, czemu nie? Okej. Okej, ja stąd wychodzę. Mamy wszystkie trzy orbitale. My wróćmy się po jerę, która wleciała nam wcześniej. Tamte jery już nie odzyskamy. I lecimy na piętro kolejne, jakim jest katedra. Ciekawe, czy będę mógł już odblokować coś nowego. Wydaje mi się, że nie. Chyba, aby przejść na kolejne jakieś nowe piętro, bo słyszałem, że jakieś nowe piętro jest, prawdopodobnie musielibyśmy zabić Mega Szatana. No, także w tym podejściu niestety tego nie odblokujemy. Ojej, tyle mogę powiedzieć, naprawdę. Lecimy dalej, znajdziek, mamy tonę. No, przeciwników przynajmniej na strzała nie zabijamy. Taki plus. Szukamy walki z Isaaciem, długo raczej ona nie potrwa. No i trochę nie wiem, jak używać tak naprawdę tej jery na The Chest, bo... możemy użyć jery, mogę potem użyć, sądzę, maksymalnie raz naszego przedmiotu aktywnego. No może drugi raz jeszcze przedmioty zostaną, ale przy trzecim użyciu naszego przedmiotu aktywnego jestem pewny, że wszystkie nasze przedmioty znikną, bo znajdziek będzie zbyt dużo. Także naprawdę nie wiem za bardzo, jak się zachować w czas. Użyjemy raz jery i prawdopodobnie dwa razy użyjemy naszego przedmiotu aktywnego. Najgorsze jest to, że ja sam nie wiem, jakie efekty przedmiotów wciągnąłem i nie wiem, jaki efekt tak naprawdę mam na tym Void.
To jest taka tona przedmiotów. Diplopia jest zdecydowanie jednym z najlepszych przedmiotów, jakie można skopiować na Void. Book of Sin, gdy chcemy breakować grę, jeden z gorszych przedmiotów. Normalnie nie jest zły, tam zawsze raz na 6 pokoi możemy przybrać sobie jakąś znajdźkę, ale... No mówię, nie zawsze tych znajdziek dużo chcemy mieć. Tego przedmiotu nie ma co nawet zmieniać. Naprawdę zmieniać, wciągać, on się potem skopiuje chyba. Naprawdę nie rozumiem jednej rzeczy. Gdy kopiujemy przedmiot w Devil Roomie, pojawia się ten sam. Gdy kopiujemy jakby przedmiot w zwykłym pokoju, to on znika i się pojawia inny. Nie czaję. I to tak bardzo. Nie wiem, naprawdę. Tak dziwne nam się podejście trafiło. Zarazem tak fajne. I nie mogę znaleźć walki z zasranym bossem, bo mamy Curse of the Lost, jak ja nie lubię tej klątwy. Jaką klątwę ja w ogóle lubię? Żadnej klątwy nie lubię. Wszystkie są bezsensowne, kompletnie. Tu nie byliśmy jeszcze, także prawdopodobnie to jest... Okej. To nie jest droga do walki z bossem, niestety. Tu byliśmy. Góra, idziemy góra, dół, góra, lewo teraz. Góra, lewo. O, tu nie byliśmy. Tutaj też nie byliśmy. I walka z bossem? Nie. Curse of the Lost nadal tak dodaje nam ilość pokoi do maksymalnej ilości pokoi na danym piętrze, także piętra są większe. Łatwiej się jeszcze zgubić dzięki temu. Wkurzające. Skrzyneczki, nic ciekawego. Lecimy oczywiście już na walkę z Isaaciem. No długo ta walka nie potrwa oczywiście. Degas nas nie interesuje, natomiast Degas nam... Da Soul Hearta. Idziemy z Jarą na piętro kolejne. Mam nadzieję, że nie dostaniemy Curse of the Blind. Żadnej klątwy nie mamy. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście podwajamy sobie ilość naszych skrzynek. Wszystkie otwieramy. Przedmiot słaby. Dwa razy większe obrażenia mamy w tym momencie. Nowy przedmiot. Watch your back. Backstab. Nie wiem kompletnie co robi. Strzały mamy bardzo fajne. One lecą z taką prędkością, że to jest naprawdę niemożliwe. Strzelam z takiego mega wielkiego minigana w tym momencie. D20, o proszę. Jakby nam brakowało przedmiotów do breakowania gry. O, nowy przedmiot. Pause, widziałem ten przedmiot. Możemy kliknąć i gra na moment staje. Ona chyba staje do momentu, dopóki nie strzelimy. Także bardzo śmieszny efekt. Wiecie co, zanim zaczniemy używać przedmiotu aktywnego w naszym pokoju, uzbierajmy dwa rerolle i może jeszcze trafi się w pewnym momencie runa Perthrow. Widziałem nowe serduszko. Patrzcie na to. Połowa serduszka, Soulheart, połowa serduszka, zwykłe serduszko. Co to za runa? Anzus, nic ciekawego, ale możemy zawsze odkryć mapę. No dobra, użyjmy przedmiotu naszego. I co tu się stanie? Nie dostaliśmy masy Soulheartów, o dziwo. Ej, nie dostajemy Soulheartów, co się dzieje? Ludzie. Dobra, podoba mi się to. Zwiększamy sobie statystyki chyba dzięki temu. No chociaż tak naprawdę teraz i tak pluję tylko i wyłącznie na Perthrow. Skoro to nie działa jak działało. O, jeden z blessing przyda się na następne podejście. Skoro to nie działa tak jak powinno niby działać i nie zmienia nam przedmiotów, tak jak zmieniało wcześniej. No to szukamy tak naprawdę runy Perthrow. Szukamy baterii, które możemy sobie podwoić. Nie podwajamy już rzeczy, okej. Dziwna sprawa. Rzeczy teraz zmieniamy. Naprawdę nie rozumiem kompletnie działania teraz tego przedmiotu. Kolejne baterie. Już się sobie podnieśmy i użyjemy ich w naszym startowym pokoju. Jak to zadziała? Jeszcze raz muszę zobaczyć. Tak jestem zdezorientowany w dzisiejszym podejściu. Tak bardzo nie rozumiem, co się dzieje. Skopiowaliśmy efekt D20. No i dobra, nic tak naprawdę się nie stało. To są same przedmioty aktywne, to jest najgorsze, że nawet sobie nie możemy za bardzo zwiększyć statystyk, bo większość z tych przedmiotów jest aktywna. Dlatego zmieniamy znajdźki, bo mamy efekt D20, który skopiowałem właśnie. Nic ciekawego. Bardzo słabe przedmioty. Technology 2, jeden z najgorszych w grze, jak dla mnie. Tak naprawdę. Ktoś mi mówił, że za często mówię tak naprawdę.
Zawsze jak to powiem, to mi się o tym przypomina, ale... No nie wiem, jak tak gadam, to... Gadam, co mi do ust wleci. Czy ten przedmiot sprawi, że będziemy mieć Tiersy 1 po momencie? Prawdopodobnie tak. Tak, mamy Tiersy 1. Czy wy widzicie, jaki szwadron strzał my wywalamy? Tiersy 1, obrażenia 86. No dziękuję, dobranoc dosłownie. To jest nieludzkie to podejście, naprawdę. Najgorsze jest to, że nie mogę w tym podejściu prawdopodobnie przejść do tego nowego bossa i no nie mogę. O, teraz mamy Tiersy 1 cały czas. nie mogę przetestować tego wszystkiego na... O, wywaliło mnie do pokoju wcześniej. Ze statystykami takimi, jakie mieliśmy wcześniej. To jest najgorszy pokój, w którym mogłem użyć tego przedmiotu. Dobra, nasz przedmiot aktywny stał się teraz bezużyteczny. O, wafer. Okej, może być. Soul, może być. Ale to śmiesznie wygląda. Algis, nic ciekawego. Dobra, wiecie co, lecimy już na walkę z Blue Baby. Nie mam co tak naprawdę przedłużać tego podejścia. Nie ma co już tak naprawdę się bawić. Zakończmy je i dajmy sobie spokój. Gilotynę możemy wziąć, bo to delikatny damage up. A new pill has appeared. Ciekawa sprawa, mamy nową pigułę. A walka z Blue Baby trwa tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym. Mam nadzieję, że nawet dzisiaj, jak nie dziś, to widzimy się w odcinku jutro. Trzymajcie się i cześć!